Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Outblade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. Słuchajcie, ja wam powiedziałem, że ja sobie zacznę tutaj, że po prostu nie będzie tego, że weszliśmy do zamku. Jak ja to zrobiłem, spytacie pewnie. Przecież mam odpaloną tą wersję, w sensie ten autozapis, że nie ma wyjścia bez zapisu, coś tam. A kurde, bo sobie wyłączyłem grę po prostu, jak wyłączyłem nagrywanie i tyle. I autozapis ostatnim był tu, po bitwie. Tyle w temacie, słuchajcie. Więc... No nie może tak być. Ja to muszę przejąć, słuchajcie. Najpierw tylko idę do Wilna, żeby sobie jeszcze... Żeby sobie jeszcze tutaj jakieś morale zrobić wyższe, przygotować do oblężenia. I kurczę, idziemy na Rygę. Bo próbować trzeba. Jak się nie uda, to się nie uda, no i tyle. Sorry, mi się czka z rana. Czemu ty jesteś... Młodzinka. Albo do światła tak ci ten... Ta jest. Jakieś towary jeszcze? Nie, tylko chlebek. Dobra. No to jest. I teraz pytanie, czy oni to zdążyli przejąć? Zdążyli, lecimy tam. Tu dwóch jest, czyli więcej niż było. I oni w ogóle tutaj stoją teraz. Ups. Jest Duńczyk, jest Duńczyk, jest Duńczyk. A to jest mądre, co oni robią, bo oni teraz pilnują tego... tego zamku i po prostu... Co wy robicie, pały jedne? Mało ludzi jest. Fajnie byłoby to zdobyć, no powiem wam. Tylko idźcie stąd, pupy. Ja pierniczę. Ej. Co jest bliżej, Litwa czy Wilno? Kurde, jeden ciul. Chyba Litwa nawet. Kurde, co oni chcą tym osiągnąć? Ja nie spodziewałem się, że oni tu będą stać teraz. Ja pierniczę, zaraz się okaże, że znowu trzeba będzie dołączać do, nie wiem, na przykład Prusów jako ta... No, jakim jest? Najemnik. Kurtyzana, chodź tu. Ja pierniczę. Złota Orda i Republika Nowogrodzka, naprawdę. Dobra, panowie. Jakby tam dalej będziecie męczyć dupę... No kurde, no stoją tu! Co za pipy jedne. Ja nie mogę, jakie to jest... Dziadostwo. Tu im plądrują wioskę. Oni to mają w dupie. Za przeproszeniem. Nie, to jest... Kurczę lebele. No nie. No i morale kurde w dupę znowu. Jak oni długo to będą stać? Aż zdecydują, czy zamek jest i zacznie się wtedy ten... O, poborowy, no to chociaż słaby jakiś, ale... Jasny gwint! No stoją tu, no, dziady jedne! Nie no... To jest, słuchajcie... No tu w ogóle Szwedzi chyba się z tymi biją. Jak już tu jestem, to od razu cię odwiedzę. Bo tak. Ale... No nie. To, co ci Rusini odwalają w tej chwili, to mnie denerwuje, nie? Po prostu.
Tak, i to jest kwintesencja średniowiecza. Byłem u mojej lejdini, a za chwilę u kurtyzany. Dzień dobry. Więc coś pięknego po prostu. Jakie mamy teraz morale? To jest ważne. 68. Dobrze. No wypizgalać mi stąd, ja pierdzielę. Idą. Dobra. Spokojnie. Godzin aż, kurde, długo. No ale trzeba, bo to... Pytanie, czy oni zaraz się wrócą stamtąd. Jezus Maria, biega tu ktoś. Jezus Maria. On tam biega, ale nic nie robi na razie. Spokojnie. Trzeba się teraz mieć na baczności, bo jak zaraz ktoś tutaj kurna wyjdzie jeszcze po nocy. Kto tam idzie? Dostałem 48, tylko dobrze, uff. Ale kurna. Jest, możemy. Słuchajcie, wielka chwila, ponieważ spróbujemy teraz zdobyć Rygę, czyli nasz pierwsze lenno nasze. Sorry, ale się przeciągam. O, po nocy, bo rano jest, generalnie. No, i teraz skupienie. Mamy przewagę. Dwa razy więcej ludzi mamy. Oni tam jakoś bardzo wyszkoleni nie są, moi są. Więc słuchajcie, skupienie i ciśniemy i poprowadzimy żołnierzy do szturmu w tej chwili. I zobaczymy, co się stanie. O, w ogóle śniegu sypie, pięknie. O kurna. Dobra. Ja tu oszczepami będę strzelał, bo one są mocne. A ta oliwa to kurde boli. No. Bij tą ścianę. No padaj, ściana. No ta oliwa, ona coś mocno bije, więc... Ale wy to bijcie, panowie! Wy tu nic nie bijecie, ej! Oni w ogóle tego nie bili przecież. Jak ten olej bije, ja nie mogę. No halo. Jest, idziemy stąd. Panowie. Ja nie mogę nie życia.
Dobra, ale przeszliśmy już. Przeszliśmy już, prawie że przeszliśmy. Jeszcze ta druga brama. Ta oliwa, kurde, bi jak porąbana. Aha, już padłem. Ja pierdzielę. Ja już padłem. Jakie te obleżenia są zrąbane tutaj, trudne. Tam w ogóle był jakiś napis, kurczę, ten, no, podnieś drabinę, ale o co chodzi, ten? Panowie, no przedostajemy się, bo my tracimy, kurde, tyle ludzi, że to jest chore. No, idziemy, idziemy, do przodu. Może lepiej było to zrobić automatycznie, a nie kurde w taki sposób, bo zobaczcie, że te oblężenia są po prostu zrąbane. Totalnie. Ja nie mogę. Naszych już tyle zginęło. 60. Nie chodźcie po tym oleju, bo to jest chore. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to! Przecież od tego oleju giniecie, no ludzie! Debile jedne. Do ataku teraz. Ja pierdzielę. No ja pier... Nie! Nie, no w dupie to mam po prostu. Nie, słuchajcie. Nie. Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Ja w to po prostu, kurna, nie wierzę. Rozumiecie to? Ja po prostu nie wierzę w to. No lepszej sytuacji do... Do zdobycia zamku to już po prostu mieć nie będziemy. Ja chyba to powinienem naprawdę na automacie przechodzić, bo to co się dzieje to jest chore. Odsuńcie się stamtąd, kurde. Mi się strzały nie skończą. Kurna, ja pierdzie. Super. No nie wierzę w ciebie. No nie! Nie! Ja zaraz rage'uję. Ja zaraz rage'uję. I tak... Kurna, no. Przecież już straciłem tyle ludzi, że to jest popieprzone. To jest popieprzone. Odsuwamy się ponownie, bo tak być nie będzie. No, no nie! No kurna! No zaraz po prostu zrajdżuję tutaj chyba. Do ataku. Ja pierdzielę. Pistusiu. Ja pier... No nie, jeszcze zginąłem. Dajcie mnie w środku chociaż tyle, no. Jasny gwint. Przeszliśmy, to chore. Co się dzieje? Czemu moi dalej giną? No chyba cię zaraz pisnę.
No w dupę cię zaraz jebnę normalnie. Pierdziele. Spadamy stąd. Tu nie ma nikogo, tylko tu są, dobra. Jakie straty! Nie wierzę w to. To już bardziej się opłacało, jak Duńczycy to mieli atakować. Jasny gwint. Jaki atak w ogóle. W końcu! Jakie straty mamy! Popieprzone. Popieprzone, słuchajcie. Ja nie mogę. No dobra. Biorę, kurde, wszystkich, bo teraz się każdy przyda żołnierz. Ale się udało. Już myślałem, że będzie klęska totalna, ale jednak coś tam udało się z tego jeszcze uczynić. Więc powiedzmy, że no straty są kolosalne wręcz, ale nic z tym nie zrobimy. Dobra. Słuchaj, ta ludziska. Na razie do siebie, dokładnie. Dokładnie. Dobra. Pierwszy minister to będzie kto? To będzie niech będzie ten. Ligaikis na razie. Albo Kariotas. O. Dobra. Oficjalna nazwa królestwa to jest Księstwo Bałtyckie. Słuchajcie, wielkopomna chwila, bo w końcu udało nam się założyć królestwo. Nawet jeżeli ten zamek stracimy, to nasze królestwo jakby cały czas będzie. Będziemy walczyć o to, żeby to królestwo było, więc ja bym się na razie jeszcze jakoś tak bardzo nie rozgościł na tym, jakby, no, w tym mieście, że ono już będzie na stałe moje, bo tu teraz mogą być takie jaja, że kuźwa w dupie się to nie zmieści. No ale... jest progres, bo założyliśmy królestwo. A teraz będziemy się bronić przed Rusinami. Mam nadzieję, że nie przed Imperium Rzymskim. Dobra. Księstwo Bałtyckie zgadza się. I jednego, super. Dobra, teraz pytanie, jak tam w ogóle garnizon? Zero. Okej. Okay. Higher local mercenaries. Okej. Okay. I co teraz? Uwaga. Wow, zajebiście. Dużo ludzi. Dużo ludzi, powiem wam. Dobra, sprzedamy sobie przede wszystkim to, co możemy sprzedać. Na razie. I teraz musimy pomyśleć, co dalej będzie się działo, bo... morale mamy jakie? Dobra. No proszę bardzo. Mogę jeszcze jakiś tych? Ja już nie mogę. Nikogo. Dobra. Dobra, słuchajcie. No to tak. Mamy miasto. Mamy taki dziwny kolor sraczkowaty. Ale to można zmienić. Ja wiem, że to można zmienić. Change faction colors właśnie.
Co w ogóle jest pomieszane jakieś. Dobra, bałtyckie. Jaki ja chcę mieć kolor? Ej. Takie coś mi pasuje w sumie, ale... No, można się tym fajnie pobawić, tylko że kurczę lebele. Mi się ten podoba, taki oczojebny. O. I teraz... Ja jestem taki. Prusowie są troszkę tacy, ci są tacy, ci są tacy. Nasze ziemie już są... A nie, to było plądrowane. Dobra, dobra, spokojnie. O, nie ma w ogóle regionalnego manora, ty. Sobie chwilę poczekamy w takim razie, bo tak. Dobra, spadajcie stąd. Idę do zamku, pogadać z moim ministrem, bo to jest minister. O, nie ma go. Ha, bo to chyba ma może minąć chwilę, czy jakoś tak? Kurde, nie wiem. No, Kariotasa nie ma, więc pewnie... Poszedł gdzieś tam. Co ma ten gość? No dobra, czekamy tu w takim razie. A mamy tutaj tego pośrednika? Nie mamy. No szkoda. No dobra, no teraz teoretycznie powinno być tak, że w zamku zacznie teraz rosnąć garnizon sam z siebie. Wow. Idą od nas na razie. Na razie od nas idą, bardzo dobrze. Ja teraz mam czas w takim razie, żeby sobie troszkę porekrutować ludzi. Bo teraz werbunek jednostek będzie najważniejszy, żeby jak najszybciej, jak najbardziej się wzmocnić. Europejski najemny włócznik, czym europejski? Aha. Aha. Czyżby się zaczęło, że na mnie idą? No przecież, że tak. O ja pierdzielę. Więc szybko się ten... Się nacieszyliśmy naszym no, nowym zamkiem, ale ten. Trzeba coś z tym fantem zrobić. Dobra, słuchajcie, tu pomyślimy już w kolejnym odcinku, bo ja muszę kończyć. Także póki co, wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.